Dzień dobry, Łukasz Ciechy, Technologie Gazeta.pl, oglądacie Politechnikę. W dzisiejszym programie zobaczymy, jak działa gigantyczne centrum przeładunkowe DHL w Lipsku. Największe takie centrum w Europie i jeden z trzech największych obiektów na świecie. Ma 2 miliony kilometrów powierzchni i co noc przewija się przez nie aż 100 tysięcy przesyłek. Jeśli zastanawialiście się, jak może Was zaskoczyć Wasza drukarka, przedstawiamy HP Latex, czyli pomysł Hewlett-Packard na elastyczny druk. Lateksowe wzorki można wydrukować praktycznie na każdym podłożu. W programie zaprezentujemy też trzy samochody na baterie. I nie mam na myśli takich zabawkowych. Ich wspólna cecha to zerowa emisja spalin i fakt, że można nimi spokojnie wybrać się choćby na piknik za miasto. Na koniec tradycyjnie Paweł zaprezentuje gry. A dziś zaproponuję Wam wściekłego mutanta i zabójczy wyścig. Mieliśmy okazję odwiedzić Europejskie Centrum firmy DHL w Lipsku. To tam trafia co dzień, a właściwie co noc, ponad 50 samolotów wiozących przesyłki z całego świata. Większość z nich pozostaje w Lipsku zaledwie 2 godziny. Tyle czasu bowiem potrzebują, by zostały wypakowane, przeszły przez kontrolę, sortowanie i po zapakowaniu do kontenerów odleciały lub odjechały dalej. Lipski hub DHL położony jest obok lotniska pasażerskiego. Za dnia lądują tu normalnie samoloty rejsowe, jednak po północy port przechodzi we władanie firmy DHL. Dwa równie wielkie centra znajdują się jeszcze tylko w Cincinnati i Hongkongu. W Lipsku centrum zajmuje 2 miliony metrów kwadratowych, z czego ponad 27 tysięcy to hangar serwisowy dla samolotów, a 48 tysięcy metrów kwadratowych gigantyczna sortownia. Zatrzymaliśmy się w niej na dłużej. Każda trafiająca tu paczka podlega kontroli. Większość prześwietlana jest promieniami rentgena w automatycznym systemie sortowania. Ponad 6,5 km taśmociągów, 3 tysiące pracowników i nawet ponad 100 tysięcy przesyłek sortowanych w ciągu godziny. W sortowni działa szereg systemów zapobiegających powstawaniu zatorów i zderzeniu się paczek. Fotokomórki zatrzymujące ruch na sekundę, obszary, gdzie paczki na moment parkują, przepuszczając inne, czy równoległe pasy ruchu usprawniające przepływ przesyłek. Nad całością czuwa armia specjalistów i prawdziwe centrum kontroli nadzorujące cały hub. Ten wskaźnik pokazuje płynność działania całego systemu, a na ekranie obok widać informacje płynące z całego świata. Cała ta gigantyczna inwestycja warta jest ponad 300 milionów euro, a sam system sortowniczy to 70 milionów euro. Hewlett-Packard wprowadził na rynek rozwiązania do druku lateksowego. Jak nie trudno się domyślić, naboje z tuszem HP Latex zawierają w sobie drobinki, no właśnie, lateksu. Dzięki temu wydruk pozostaje elastyczny i trwały. Poza tym, można go nanosić na naprawdę przeróżne materiały. Od zwykłej kartki papieru począwszy, przez naturalne i sztuczne płótna, na samą przylepnej folii kończąc. Według Hewlett-Packard, nowa technologia jest naprawdę rewolucyjnym rozwiązaniem. Po pierwsze, sprawia, że opłacalny staje się już druk krótkich serii, na przykład na zamówienie klienta detalicznego, takiego mnie, i innych zwykłych konsumentów. Po drugie, HP twierdzi, że drukowanie lateksem jest bezpieczne. W procesie nie są bowiem wykorzystywane żadne ciężkie chemiczne rozpuszczalniki, w przeciwieństwie do wcześniejszej technologii solwentowej. I ekologiczne. Tuż jest bowiem bezwonny i biodegradowalny, a ze względu na brak chemicznych rozpuszczalników, wydruki można bez problemu stosować także we wnętrzach. Nie śmierdzą i nie są szkodliwe dla zdrowia. Zalet jest ponad więcej, postanowiliśmy jednak nie wierzyć HP na słowo i osobiście wybraliśmy się do Wrocławia, gdzie partner firmy zaaranżował studio pokazowe. Zobaczcie sami. Jesteśmy we Wrocławiu w kawiarni Afryka. Ta kawiarnia została praktycznie w całości zadrukowana lateksowo. Ale o co chodzi z drukiem lateksowym? Na czym polega druk lateksowy? Generalnie chodzi o prostotę wykorzystania i stosowanie technologii lateksowej na wielu różnych nośnikach. Od papieru, przez tapety, po tekstylia czy pokrowce, tak jak tutaj widzimy obok nas. Bardzo szerokie zastosowanie. Co drukuje się lateksem w takim razie? Na dzień dzisiejszy właściwie wszystko. Od fotografii poprzez elementy dekoracyjne, czyli miejsca takie, w których jesteśmy na przykład teraz, aż po materiały związane z reklamą zewnętrzną, czyli typowe zastosowania banerowe czy zastosowania zewnętrzne. Wszystkie materiały, które są materiałami elastycznymi i możemy je nawinąć na rolkę, właściwie można zastosować do druków technologii lateksowej. Ile to kosztuje i gdzie mam się zwrócić, do kogo mam się zwrócić, żeby, nie wiem, wydrukować sobie fototapetę lateksową?
Najlepiej wpisać w przeglądarkę internetową drukarnia cyfrowa z technologią HP Latex lub zajrzeć na stronę HP Polska. Tam są wyszczególnione firmy, które mają technologię lateksową już zaimplementowaną, już coś drukują w tej technologii. Mieliśmy wyjątkową okazję przetestować 3 samochody elektryczne. Wyjątkową, bo choć oczywisty i nieunikniony kierunek rozwoju motoryzacji, to wciąż takie pojazdy są rzadkością. Dlaczego? O tym za chwilę. Jeździliśmy więc elektrycznym Smartem, Mitsubishi i-MiEV oraz Nissanem Leaf. Pierwsze dwa modele to niewielkie samochody miejskie o ograniczonej pojemności i wyposażeniu. Najsłabiej wypadł Smart. Niewiele dobrego można o nim powiedzieć. Wyposażenie jest wręcz spartańskie, a realnie możemy na całkowicie naładowanych bateriach przejechać od 70 do 120-130 km. To, ile pokonamy, zależy przede wszystkim od stylu jazdy i komfortu jazdy. Znacznie lepiej wypada Mitsubishi. To wciąż dość podstawowy model, wyposażenie jest dość zgrzebne, ale w zupełności wystarczy do tego, do czego ów samochód został przeznaczony. Krótkodystansowej jazdy po mieście, ewentualnie do jazdu do pracy z przedmieścia. Z kolei Nissan to zupełnie inny świat. Bardzo bogato wyposażony, dopracowany w każdym szczególe i komfortowy. Również przyspieszenie i pozostałe osiągi wyróżniają go z pomiędzy pozostałych maszyn. Mimo różnic, te trzy maszyny mają jedną wspólną cechę. Kiedy jeździ się nimi, wciąż myśli się o tym, jak daleko można nimi dotrzeć. Różni producenci różnie wyznaczają zasięg swoich samochodów, ale realnie rzecz biorąc, na w pełni naładowanym akumulatorze przejechać możemy od 80 do 150 km. Najdalej zajedzie Nissan Leaf, wedle producenta nawet aż 200 km. To ile faktycznie pokonamy, zależy od stylu jazdy i dodatkowych pożaraczy prądu, z których korzystamy. Jeśli poruszamy się spokojnie, nie przyspieszamy gwałtownie i często hamujemy silnikiem, odzyskując prąd, zasięg rośnie. Z kolei dynamiczna jazda, włączona klimatyzacja i podjazdy skracają radykalnie odcinek, który możemy przejechać. I wreszcie ładowanie. Mitsubishi i Nissan wyposażono w 2 systemy ładowania. Klasyczny ze zwykłego gniazda wymaga od 6 do 8 godzin. Turboładowanie w 30 minut da nam aż 80% napełnienia baterii, ale w Polsce nie ma punktów pozwalających na naładowanie pojazdu w ten sposób. No i cena. Mitsubishi i-MiEV i Smarta kupimy już za około 112 tysięcy złotych. Nissan Leaf nie jest jeszcze dostępny w Polsce, ale na zachodzie kosztuje około 30 tysięcy euro. Wygląda na to, że na boom popularności samochodów elektrycznych w Polsce niestety przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać. Witam, Paweł Kamiński z serwisu poligamia.pl. Mamy lipiec i posiadacze pecetów czekali na nią bardzo długo, ale wreszcie doczekali się gry Prototype 2. Jeśli lubicie gry, gdzie wykonywanie misji nie jest konieczne do dobrej zabawy, gdzie otwarty świat kusi możliwościami i gdzie można po prostu coś rozwalić, to Prototype 2 jest idealną propozycją dla Was. Pod Waszą kontrolę zostaje oddany mutant o ogromnych mocach, a naprzeciwko Was stają hordy innych zmutowanych bestii oraz wojsko. Motywem przewodnim jest oczywiście zemsta, ale twórcom udało się też upchnąć tutaj wątek miłosny. Prototype 2 to jedna z tych gier, gdzie rozgrywka stoi daleko przed fabułą, a głównym celem jest dobra zabawa. Jeśli Wam to nie przeszkadza, możecie śmiało po nią sięgnąć. Prototype 2 ukazała się wcześniej na konsole Xbox 360 i PlayStation 3, a teraz ukazuje się wreszcie na pecety. Jeśli chodzi o inne premiery, to nadal jesteśmy ofiarami sezonu ogórkowego. W tym tygodniu ukazują się co prawda takie gry jak Racketeer, czyli wariacja na temat Angry Birds, oraz Inversion, czyli strzelanina o zabawach z grawitacją, ale szczerze mówiąc nie mogę żadnej z nich polecić z czystym sercem. Mam za to rekomendację dla tych, którzy chcieliby zabrać ze sobą grę na wyjazd. Death Rally to idealna pozycja na smartfony. Grywalna i darmowa. Wydawałoby się, że na dotykowym ekranie nie da się grać w zręcznościowe tytuły. Death Rally obala tę tezę. Gra jest szybka, wymaga refleksu, a jednocześnie daje się nią całkiem łatwo sterować. Bohater zostaje wplątany w nielegalne wyścigi i aby się uwolnić, musi wygrać wszystkie. A nie będzie to łatwe, bo na torze wszystkie chwyty są dozwolone, łącznie z wysadzaniem przeciwnika w powietrze albo strzelaniem do niego podczas jazdy. Death Rally jest darmowa na Androida, szukajcie jej na poniższej stronie, a gra dostępna jest także na iOS, jednak tam nie jest darmowa. Zaś 3 sierpnia ukaże się także na pecety. Czy to w domu, czy na plaży, bawcie się dobrze i koniecznie obejrzyjcie Politechnikę za tydzień. Zapraszam.